Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galazaki, zapraszam na kolejny odcinek kampanii w Earth Age. Gramy dalej Arnorem, próbujemy odbudować Arnor, choć no w tym momencie wygląda to nadal bardzo, bardzo ciężko. Kolejny problem przed nami, ponieważ pozostałości Angmaru zaatakowały Ostsul. Nie spodziewałem się, że te oddziały dotrą do Ostsul tak szybko. No, nasze posiłki są w drodze, ale jak na razie Gandalf i Edhelion będą musieli bronić się tutaj sami. No, wspominałem, że śmierć Gandalfa Szarego może nam sytuację poprawić, ze względu na fakt, że wtedy dostaniemy Gandalfa Białego jako... No, po prostu. Zamiast Gandalfa Szarego, no zgodnie z tym, jak to było w książce i w filmie. Dobra, no Ostsul. Zacznijmy deployment. Co my tu mamy? No mamy mało, czekajcie, bo znowu mi nie działa WASD, a zmieniałem to, wydaje mi się. Zresztą nie wiem, czy zmieniałem, ale zaczęło mi po prostu działać. No cóż. Nieważne. Dobra, czyli co mamy z piechoty? O, co to jest? Nie wiem, co to jest w ogóle. Dobra, mamy trochę piechoty. Więc no wystawmy tą piechotę. Docelowo będziemy tutaj się gdzieś na rampie bronili chyba, nie? Tu jest rampa. O, okej. Okay. Dobra. O, no. Docelowo spróbujemy się wybronić na rampie. Chociaż nie wiem, czy to do końca dobry pomysł. Mamy tu strzelców. Dobra, ich wystawimy w ten sposób. I tak, szczerze mówiąc... A, jeszcze tu jest ten gość. O, tutaj na tym wzgórzu nie damy rady się rozstawić, więc wiecie co? Rozstawimy się... O, dokładnie. Jakoś tak... Czekajcie. O. 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 Dobra. I tak. Weźmiemy kawę na dwójeczkę. To, no wszystko pójdzie na jedynkę. Kawaleria na dwójeczkę. I my tu kawalerią spróbujemy chyba zjechać z tego nieszczęsnego Ostsul, zanim nieprzyjaciel tu dotrze. Nie wiem, czy tu jest podejście z drugiej strony. Wydaje mi się, że nie, ale... I to nam się chyba uda. No, zjedziemy. I będziemy go nękać, kiedy będzie podchodził. Jeszcze sprawdzę, czy on na pewno... Tak, on już dostaje ostrzał na twarz w tej chwili. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Na razie nie może. Co? Oj, 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 jak ja nie lubię tej... O, strasznie nie lubię tej mapy ze względu na... kamerę, która tutaj tragicznie funkcjonuje. No dobra, zobaczmy. Zobaczmy. Oni nadciągają. Dobra, spowolnijmy. Już proszę tu otworzyć ogień w zasadzie. Znaczy, jeszcze się nie da. Czy są jakieś oszczepy? Orc Hunters, to są pewnie jakieś oszczepy. Dobra, Gandalf, szarżuj! Będziemy ich nękać tymi szarżami. Wiecie co? Na razie nie. Czekajcie, zatrzymajcie się tu. Zbierzcie się do kupy, chłopaki. Nie wiem, co to robi. To jest najgorsze. Tutaj mamy niewolników, Trolls, więc to są niewolnicy, także to nie jest raczej elitarna piechota. Hillmeni to też raczej nie jest elitarna piechota. I Orc Fighters to przypuszczam, że to też nie jest elitarna piechota. Więc to wcale nie jest mocna armia. Więc my to spróbujemy zaorać, tak czy siak. Było 200, zobaczymy ilu poszarży przeżyje. Wow, nie, to była dobra szarża. 150, dobra, odwrót. Tu kontynuujemy ostrzał, nie? Niestety parę koni tam padnie pewnie. O, Witch Knights, no dobra, czyli to jest jednostka elitarna, z którą możemy mieć duże problemy. W sumie strzelajmy po tych Witch Knightach. Nie wiem, spróbujmy. Dobra, zaraz rozpędzimy się z kolejną szarżą, ale spróbujemy w Witch Knightów w tym razie wjechać. Czy oni się zrautowali? Nie, oni się rozstawili. 135, więc 65 zginęło w wyniku jednej szarży, także to jest niezły wynik. Tych było 68, zobaczymy ilu ich zginie, o ile ktokolwiek, nie? Bo to są elitarne, to jest elitarna pi... jednak poginęli, dobra. Odwrót, odwrót. Dobra, dwóch zginęło, więc no... Pray something changes in the course of battle, for defeat seems almost certain. Porażka jest prawie pewna, mi tu mówi narrator. Ale wiecie, tego narratora to chyba nie ma sensu trochę słuchać. Dobra, dwóch zginęło nam, jeden jeszcze... Mam nadzieję, że to nie Gandalf. Nie, nie, to nie był Gandalf. Dobra. Dajmy im wejść. Częściowo.
Tym Witchknightom to dałbym jednak wejść. Albo wiecie co? Dać im wejść. Jeszcze czego, nie? Szarżujemy. Zadamy jeszcze jakieś straty może. Dobra, od razu widzę, że to ta szarża nie wyjdzie po prostu. No to jest niestety medieval, to jest stara gra. Tutaj czasami tak jest, nie? Że te szarże nie wychodzą i tyle. Muszę sprawdzić, co robi ta umiejętność i czy się opłaca jej używać. Dobra, no strzelajcie im po plerach w takim razie. Ej, tam są ci niewolnicy, tylko że to jest piechota z włóczniami. To nie bardzo mam ochotę szarżować, powiem wam szczerze. O, ta szarża to też tak. O. Co to jest w ogóle? Dobra, jakieś tam straty zadamy, nie? O, nawet nie najgorsze. Dobra, cofnijmy się. Strzelajcie po tym. No, nawet nie najgorsze straty. No i myślę, że to nie był zły pomysł, żeby się faktycznie wycofać i nękać ich od pleców, nie? Teraz będziemy musieli szarżować pod górę, oni biegną tam cały czas. Ale to nic, to nie ma problemu. A, już nam się skończyło ammo. Dobra, spróbujmy zaszarżować te włócznie jednak. I teraz tak, dajmy im możliwość strzału, dajmy tym także możliwość strzału. Zobaczmy, jak wejdzie ta szarża. Te włócznie. Było 200 praktycznie. Dobra, tutaj musimy zrobić szybki odwrót, bo włócznie mogą nas mocno pokarać. No, straty nieduże, ale jakieś, nie? Tu w tych Ork Hunterów zaszarżują mnie. Dobra, i Gandalf niech leci tam. Okej, no dobra, to wszystko włazi pod górę. Toczy się pod górę praktycznie. Są świeży, niby są wypoczęci, ale... Zobaczę z bliska... O, czekajcie, ten oddział w sumie może rozciągnę w ten sposób. A ta piechota wygląda tak zwyczajnie dosyć. Dobra, panowie, chłopaki, wycofajcie się. Gandalf się rozstawia na lepszej pozycji. I wiecie co? Zaszarżujmy Gandalfem tutaj. To jest trochę ryzykowne. Ale spróbujmy to zrobić. Mam nadzieję, że tu Gandalf nie ugrzęźnie na tym wzgórzu, to by było koszmarne. Zaszarżujmy też naszą drugim oddziałem kawalerii. No tu pod górę będziemy szarżować, więc to pewnie zaboli troszeczkę naszą siłę szarży, czy coś tam. Dobra, ale oni biegną dalej, się w ogóle nie przejmują. Co tu się stało? Co ten oddział odwalił? Widzieliście to? Dobra, no nieważne. Dobra, no wycofajmy Gandalfa, bo on zaraz ugrzęźnie. No nie wiem. Narrator nagle zmienił zdanie, ale nie wiem, czy on kitu nie ciśnie, szczerze mówiąc. O, nie, to nie tak miało być. Dobra, tych Ork Hunterów może dojedziemy. Chociaż ta szarża też nie siadła za bardzo. 100 zostało mi tych wojowników. O, nie wiem, co oni zrobili, ale... Dobra, no wycofajmy się, nie ma chyba sensu bić się z tym w zwarciu. Okej, ci Ork Fighterzy stoją, dobra. No tylko niestety, ci Witch Knighti tutaj są ogromnym problemem, ale na razie jakoś się tam trzymamy, nie? Ci łucznicy coś tam też strzelają, ale to nie jest jakoś super wydajne. Nie wiem. Odwrót. O, i to będzie szarż. Patrzcie, co tu się dzieje. Witch Knighty coś też... Co? Dlaczego te moje łuki się wrąbały do kombatu? No tak to jest z tymi dzikimi mapami niestety w Ferdage'u. Patrzcie, co tu się dzieje. Nie wiem. I ci ja się śmieję z Witch Knightów, a ta moja armia wcale lepszych rzeczy nie robi, nie?
Dobra, no procent zabitych przeciwników jest większy niż straty nasze. No nie wiem tylko dlaczego te oddziały mi się wrąbały do kombatu, kurde. Jestem niezadowolony z tego faktu, szczerze mówiąc, no ale... Nic nie poradzę za bardzo, no jak już siedzą w kombacie. Dobra, ci są wavering, okej, okay, wycofajmy się. Dobra, no 8 modeli zostało, więc tak czy siak. I oni też zamiast się bić idą pod górę, nie? O, Witch Knighti się ogarnęli. No mapa mi tutaj może mocno pomóc. Dobra, spróbujmy zaszarżować. Nie. Ty, ja może źle klikałem, ej. Może mi się zaznaczało za dużo modeli. Ale to dlaczego ci Witch Knighti robił takie głupie rzeczy? Ja nimi nie steruję, nie? Więc... Rozumiecie. Dobra, odwrót. Co tu się wyrabia? No oni ponieśli koszmarne straty w wyniku tych głupich posunięć. Tu szarża. No wchodzi, w miarę wchodzi. Do 100 jak ich zbijemy to... No ładnie weszła ta szarża. Wavering są, okej. O, duże straty tu dostali od Gandalfa. Okej, są shaken. Dobra, wycofaj mi. Zaraz pójdzie jeszcze jedna szarża. Gandalf już ma złotą belkę. Tu walka trwa. No powiem szczerze, na razie to wcale nie wygląda źle. Ja jestem to w stanie wygrać. I to tak w miarę bezproblemowo, tak szczerze mówiąc, z Angmarem. Tylko, że to sprawy nie rozwiązuje. Są jeszcze Dunledingowie, którzy też będą problemem, nie? Będą większym problemem, przypuszczam, niż Angmar. Dobra, zaszarżujmy te włócznie. One, nie wiem, czy one będą nas tutaj jakoś mocno karać. No, mogą karać, bo stoją frontem do nas. Zobaczymy. Ale to... Chodzi jak masełko. No i pięknie. Dobra, są shaken, wycofajmy się. Jak tam piechota sobie radzi? Witch Knighti, oni nadal, oni... To oni po pijaku poszli do tej bitwy, naprawdę. To się w lotrze nie zdarzy. Nie, no dobra, zdarza się, okej. Okay. Krasnoludy przypuszczam, że nieraz praktykowały takie rzeczy. Ale patrzcie, co tu się wyrabia. Co te jednostki w ogóle robią? Ci Witch Knighti to ja nie wiem, 23 modele zostały, one w ogóle, to coś tam, no nieważne. Spróbujmy zaszarżować, tu też spróbujmy zaszarżować. Kaziu, tu zostały dwa modele. Tam jeden to chyba Gandalf, nie, może nie. Dobra. Witch Knighti, no coś tam się chyba biją, no. Ale już w tej chwili się tego tak nie obawiam, powiem szczerze. Ta piechota w ogóle, ona biegnie po prostu przed siebie, więc możemy ich na razie tłuc bezkarnie w plecy. Weźmy ten drugi oddział kawalerii też tutaj. Są shaken, może zaraz się rozpadną. Dobra, te dwa moje oddziały łuczników jeszcze się biją. Witch Knightów zostało 19. Dobrze by było, jakby oni się, no, złamali. To wtedy byśmy ładnie tutaj No, ale to jest wygrane, tak czy siak. Więc możemy chyba przyspieszyć spokojnie na dwójeczkę. Dobra, wavering. Broken, świetnie. Szarżujmy tam. Chłopaki, tam! Dobra, przyspieszamy, to już jest pograne, tak czy siak. Tych Witch Knightów też już dużo nie zostało, tam jakiś oddział się przebił. Witch Knighti tu też, oni nadal coś kombinują, nie wiadomo co. No, czterech. Dobra, zdążę, nie? Bo jakbym nie... Okej. To wrogi generał padł, nie? No raczej. Dobra, szybko, lecimy. Na tych o.
Ale z Kubańca jak wykombinowali, nie? A my sobie pójdziemy tego, spróbujemy zająć, bo tu jeszcze, nie, no dobra, ale miałem mówić, że armia może mi się zbugować i może nie wejść tu to ostatecznie. Dobra, i zobaczymy jak szarża wejdzie, przypuszczam, że jedna szarża i... No. Musiałem tą szarżę zobaczyć, przykro mi. Dobra, bo jeden oddział ucieka, robimy cięcie. Dobra, wyciąłem ich w pień. I generalnie, no, w Ostsul powinniśmy się utrzymać, chyba że Dunledingowie nas jakoś pocisną, no to wtedy może być ciężko. Lorien atakowane, Tirduin, żeby zająć znowu. To baraki Dunadainów. I spróbujemy z tego wyciągnąć jakieś korzyści. Ten, nie, wiecie co? Ja te gobliny nie w sumie może oleję jednak, bo tu one się biją głównie z Rivendell. I tu mam jakieś strażnice, które w razie co mnie poinformują. A ten szpieg poleci sobie na północ i tyle. Beorn ma problemy. No Beorn ma problemy już od jakiegoś czasu, to pewnie Mroczna Puszcza go tam ciśnie. Dobra, Fena z Druni się rekrutują oddziały, wszystko dobrze, jesteśmy na plusie. No i podchodzą Dunledingowi, no o tym mówiłem. Angmar też podchodzi zresztą. No właśnie, to jest problem główny. Czy ja coś tu mogę zrekrutować? Nie, zrekrutować? Nie. Biblioteka, zrobił mi się budynek, tylko że nie mam kultury tu odpowiednio dużo. Bo mam 32%, a potrzebuję 33%, więc no muszę... Biblioteka da mi kulturę? Tak, da mi 1% kultury, więc wiecie co? No ja to zakolejkuję. Nie wiem, czy przetrwamy to ostatecznie w Ostsul. No ale ostatnio się udało, mamy sporo tych oddziałów jednak. Więc no mam nadzieję, że przetrwamy. Fena z Drunin, coś tam się porekrutowało i w sumie my Tirduin jesteśmy w stanie tu z marszu zająć. To jest też jakaś opcja. Nie mam kasy na rekrutację w tej chwili. Ale generalnie... Tu przydałby się jeszcze jeden dowódca, bo bez dowódcy atakować Tirduin to nie jest chyba takie super dobre rozwiązanie. A jak wyjdę stąd z kolei, no to dowódcą, no to nie też nie będzie dobrze. Dobra, no ruszę tą armią, powiem szczerze. Bo jesteśmy w stanie zająć to Tirduin i dostaniemy za to kasę, więc... No i zobaczymy, co tu się stanie. Jeżeli oni mnie tu pokonają, to nie będzie dobrze. Znaczy, Angmar mnie raczej nie pokona. Jeśli już, to Dunledingowie. Dobra, podejdźmy tak szpiegiem tutaj, przejedźmy. No to są wredne oddziały dosyć. Ci Warchanters, to jest chyba dosyć elitarna jednostka. No a Angmar, no oni nic nie mają, nie? Więc to są tak, to są zwykła piechota, łucznicy, niewolnicy, więc to też raczej nie jest nic i Hillmeni, więc no, nic super wyszukanego. Dobra, i ten gość, on przejdzie tutaj i będzie pilnował Tirduin i Dunlandu. I zobaczmy tutaj Bre. No Bre jest oblegane. I Bre bardzo dobrze jest przez Dunledingów oblegane. To akurat jest bardzo dobrze. No i stało się. Dunledingowie. 1500 woja przeciwko 500 naszym. Najgorsze jest to, że tutaj jak to oblężenie się zaczyna, to oni szturmują z marszu, tam nie ma żadnego muru, nie? Tam nie wiem, czy tu się w ogóle da postawić jakiś mur. Mniejsza o to. Spróbujemy. Zrobię cięcie, bo chwilę to potrwa, zanim oni tam dojdą w ogóle i tak dalej. Dobra, zacząłem wojnę podjazdową, ale tu fatalnie wyszło. Strasznie się wrąbałem w te włócznie. W zasadzie one się wrąbały we mnie, to będą koszmarne straty. I to nas niestety chyba zaboli. Powiem szczerze... Our general lies slain upon the battlefield. Okej. No to gorzej być nie mogło. Ale powiem szczerze, że chyba lepiej by było, jak ja bym tu zszedł armię i się rozstawił, to ci moi łucznicy mogliby jakoś lepiej strzelać. Ja im wyłączam strzelanie w tym momencie, no bo wydaje mi się, że oni tak wysoko nie zadadzą żadnych strat. No, powiem szczerze, to koszmarnie się zaczęło źle. To się strasznie źle zaczęło. No, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja tą bitwę chyba potnę, powiem szczerze, bo ona będzie strasznie długa i nudna. Przypuszczam, nie jestem pewien. No, to są jakieś łuki. No te włócznie mnie zaorały totalnie. Dam im wejść. I zobaczymy. No co jest? Dlaczego oni się nie cofnęli? Oni są związani w kombacie i w ogóle się nie ruszają. Ciekawe. No powiem wam szczerze, że kurczę... Nie wygląda to dobrze. Oni tu stoją teraz. O ja pierdzielę. Hmm.
The battle is very much in our favor. Spróbujmy. Victory will be ours. No uciekać, kurde. No ja pierdzielę, no dziękuję. Dobra, nieważne. Coś tu się zaczęło dziać. Aha. What? Jak oni przeszli? Nie wiem. No jak tamta bitwa, te bugi nam pomagały mocno, to w tej bitwie nam totalnie popsuły robotę. Bo tamte włócznie biegły, ja w nie szarżowałem, one nic. A tutaj jakaś zwykła piechota. Nie wiem, czy to dobry... No i nie jest to dobry pomysł, żeby w te włócznie szarżować. Nie, nie ma sensu. Pikinierzy, jeszcze lepiej. Nie, no dobra, no cóż, na razie nic nie zrobię, nie? No i patrzcie, co się dzieje. A, dobra, bo oni uciekają, okej. Dobra, na razie nie jest źle. Dobra, dajmy im już rozkaz do ostrzału. A jak te włócznie sprytnie tu osłaniają przejście, nie? Nie. Uda się? Nie bardzo. A może? Dobra. Nie szalejmy za bardzo. Jakiś tam ostrzał wchodzi w to wszystko, nie? Okej. Okay. Beast Slayers się tutaj... No, łamią, więc to też jest dobrze. Ostrzał idzie, tylko no niestety on idzie tak z góry, nie? No ale zawsze coś. Jakieś tam obrażenie dostają. A tu Gandalfem nie mogę w zasadzie nic za bardzo zrobić. Przez te włócznie cholerne. Spróbuję szarży. W sumie Gandalf i tak już zginął, więc ten oddział zniknie z tego, co mi się wydaje. Więc on może tutaj, wiecie, się poświęcić dla dobra sprawy. Dobra, ich armia, połowa... Znaczy, to jest do wygrania, wydaje mi się, tak czy siak. No, cóż, szkoda Gandalfa, ale prawdopodobnie będziemy mieli teraz dzięki temu Gandalfa białego, więc no... Z dwojga złego, coś dobrego. Ale ta moja piechota radzi sobie... Piechota i łucznicy radzą sobie w sumie dobrze z tym wszystkim, więc... Dobra, tępić to wszystko jak wbiega. Przyspieszamy na maksa i co się zdarzy, to się zdarzy, nie? Tępimy te... Patrzcie, jak to ginie! O kurde! A umiejkę mogę odpalić? Nie, chyba nie. Dobra, no ja poświęcam ten oddział, no bo on i tak już... On i tak zniknie, nie? Wydaje mi się. Dobra. Nie wiem, nie mam kontroli nad tą bitwą zupełnie. Okej. Okay. Naprawdę? Dobra, zakończmy to. Okej, okay, duże straty. Okej, okay. Oni dostali w sensie. Wycięci w pień. Zaczynam nienawidzić Ferdage'a. Znowu bitwa o Ostsul, no nie mogę. Dobra, co mi się rzuciło w oczy, to że ten oddział Dunedain Volunteers, on się pojawia bez względu na to... Nie, czekajcie, wyłączy mi strzelanie. Znaczy w sensie on się pojawia po prostu przy każdym starciu. On to nie jest oddział, który ja tam mam, tylko to jest oddział po prostu, który się pojawia... Taki garnizon, o, w ten sposób. Co jest ciekawe w sumie, bo tutaj generalnie mechaniki garnizonów nie ma i ja w sumie... Ja nigdy nie byłem fanem wielkim mechaniki garnizonów, mimo że ona stała się jakby... To jest teraz we wszystkich nowych Total Warach, to jest wszędzie. I ja tego nie lubię, powiem szczerze, ze względu na fakt, że no, bardzo często boty są po prostu w Warhammerze przede wszystkim. W Romku i innych historycznych Total Warach chyba nie, ale w Warhammerze po prostu się wali się jakiś kosmiczny garnizon frakcji, która jest gdzieś na samym początku nieraz i trzeba dużo tur oddawać, żeby to w ogóle pokonać, więc mniejsza o to. Strzelamy, panowie, ognia.
Wszystko na przyspieszeniu, bo... No, wiecie. Wiecie, jak to wygląda. Ja... mi się wydaje, że ja to wygram bez problemu, nie? Ale zobaczymy. Bo ta ich armia się buguje, oni no, widzicie. Zadałem jakieś straty, no ale to nie są jakieś kosmiczne straty. Tu coś przelazło. Dobra, dobra, dobra. Ognie. No i to się wszystko już powoli łamie, nie? Więc no to... te walki o ten Ostsul to są takie dosyć śmieszne. Ze względu na właśnie na to, że ta armia się buguje strasznie. Dobra, no co nic, no 71% strat, ja 7%, więc to jest 10-krotnie większe straty ze względu na te bugi. I wszystko im w zasadzie już ucieka chyba. Chyba, że jakiś dowódca... Nie, tam Hilmeni zostali, ja pierdziłem. Dobra, wiecie co, róbmy tak. Idźmy, wyjdźmy wszystkim naprzeciw i skończmy tą bitwę, dobra. Okej. Obroniliśmy się bez najmniejszego problemu. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja z Tirduin. Czy tu coś podchodzi? Nie bardzo, więc wiecie co, my to chyba weźmiemy z marszu i to spróbujemy, wiecie, automatycznie. Mam nadzieję, że starty nie będą zbyt duże. Co? Tak, i tak to wygląda. I... okej. Wow. Ci Beastslayerzy, kurde. Oni mi kawalerii rozjechali. To było dziwne. Nie, no gdzie leziecie? Ależ ta gra jest zbugowana. Znaczy, w sensie to Medieval jest zbugowany, nie? No ale tak czy siak, ja to wygram i to bez większych strat, wydaje mi się. Mam taką nadzieję, nie? Ta kawaleria boli troszeczkę, no dostali spore obrażenia jakoś tak. Jeden model się broni. Jasne. Jasne, że tak. Samotny Heros. Gdzie on jest? Nie mogę go kliknąć. Czajcie to? Dobra. Zginął. Okej. Okay. Tirduin jest nasze. Zarobiliśmy dzięki temu 2000. No tego nienawidzę w Total Warach po dzień dzisiejszy. Te automatyczne bitwy to jest po prostu coś strasznego. Rzecz w tym, że tu trzeba by... Jak tam z kulturą tutaj? 16%, więc no tak. Warcampu nie zbuduję. Biblioteka się przyda generalnie. No ale... Nie wiem, czy... No nie, no chyba jest sens. Dobra, szpieg. Niech szpieg leci i zobaczy, gdzie tu jest jakieś miasto. Gdzie tu jest jakieś miasto najbliższe? Annuminas? Niemożliwe, nie. Coś musi być bliżej. Musimy znaleźć to miasto. To jest konieczność i w Ostsul no na razie nic więcej nie zrekrutujemy, ale trzymamy się i to jest imponujące. Czy w Fenas Drunin mogę oddział piechoty zrekrutować i zróbmy w takim razie ten oddział piechoty. Leatherworker, Herbalist. Dobra, no oddajemy turę znowu. Jedyny pierścień zlokalizowany. Wiecie co jest najśmieszniejsze? Że on jest w Isengardzie. Okej, okay, no ciekawie to wygląda w tej chwili. Muszę kiedyś zdobyć ten jedyny pierścień i zobaczyć, co to w zasadzie oznacza, bo nawet nie wiem. Na razie pod Tirduin wydaje mi się, że nic nie podchodzi. Oj, 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 gobliny jednak w okolicach Fenas Drunin. To na pewno niedobrze, no ale mamy tu jakieś armie, coś tam powinno... Dunedingowie idą w stronę Bre, więc okej. Okay. Ostsul się trzyma i mogę coś tu wreszcie rekrutować. To jest to! Mamy tutaj w końcu 33%, więc... No nasza sytuacja się, mówiąc krótko, naprawdę poprawia. Stąd nadciągają cały czas armię Angmaru. Więc zobaczmy, co tam jest. Czy one z Karndum wychodzą? Nie. Nokfaragvel jakieś. Nie wiem, co to jest. Ale to jest do zdobycia, jak dla mnie. Okej, okay, tutaj też ciągną armię Angmaru. No, no. To jest daleko? Nie, to nie jest tak strasznie daleko. Więc to jest chyba do zdobycia. Rzecz w tym, że na razie musimy poczekać chwilę i zebrać po prostu wojska więcej, myślę. Więc tak, no w Tirduin przydałby się jakiś mur i tam też fajnie było coś rekrutować. Ballista Maker, to by się też przydało zbudować.
ale na razie zbieram na te farmy chyba, żeby mieć trochę więcej gotówki, to by się jeszcze bardziej przydało. Dobra, kończymy dzisiejszy odcinek, puszczę parę tur, jeżeli nic się nie będzie działo, to zobaczymy co później. No i naszym celem w dalszej kolejności jest Nokfaragvel. No wydaje mi się, że na Dunreddingów nie mamy co się w tym momencie porywać, bo na razie nie jesteśmy w stanie z nimi wygrać, tak sądzę. A jeżeli ich odepchniemy, no to oni będą wtedy dalej od Bre, nie będą atakować Bre, tylko nas, no i wtedy oberwiemy całą siłą. Nie wiem, czy byłby... O, patrzcie na to, jak Rivendell się ruszyło. Może byłby sens na przykład na gobliny zaatakować, spróbować jednak odbić tą Morię. Może miałoby to sens, nie wiem, podejmiemy jakieś decyzje w następnym odcinku. Do zobaczenia. Czołem.